Chciałbym wam wszystkim bardzo za to podziękować, jaką energię mi daliście na podczas szkoleń, bo to było coś wspaniałego. A teraz, kochani, jadę naładować baterie razem z Kevinem. Jedziemy teraz po Ewę i Romana. Czas na Dubrownik i Chorwację. Dawno nie byliśmy w tamtych rejonach, także idealnie, żeby we wrześniu wygrzać tam swoje dupeczki. Zobaczymy, w jakim nastroju będzie Ewa i Roman. Bo my spaliśmy tylko 4 godziny. Beautiful. Chyba misiaczki idą. A chcieliśmy powiedzieć dzień dobry i co? I co teraz? Kroatia! Ten drive może taką rosyjską wziąć, czy nie trzeba? Tak. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Chwila przerwy w podróży. Czuję, że bateryjka mi troszeczkę siadła, reszcie ekipy też. To informacja, że trzeba albo Kimkę szczelić, albo coś zjeść i od razu będzie lepiej. Mamy o tyle trudniej z tym panem, że że śpimy razem. Razem śpimy tyle samo, śpimy po 5 godzin i już trochę zaczyna za szybko odcinać. Ja trochę mam lepiej, bo ja śpię z tej Czy mogą kłamać? Nie! Ewa! Damy radę! I tak nic nie przebije. Jak z Kevinkiem czuliśmy się, jak byliśmy w Andorze. Dzisiaj 13 godzin w samochodzie, a to co się działo w Andorze, zresztą sami zobaczcie. No i chwile, w których człowiek chce ponarzekać, od razu może sięgnąć do swojej pamięci, bo nas tam tak wypizgało, że to jest coś niesamowitego. Przejeżdżaliśmy, w ogóle nie byliśmy przygotowani, tak? Klasyk, jak zresztą na każdy Life Mastery, jest pełny spontan. I zobaczcie, co myśmy zrobili. Myśmy przyjeżdżali tam z takimi pięknymi widokami, ale nie widzieliśmy, że w górach jest aż tak zimno. Bo w Barcelonie były 3 dychy, a w Andorze było koło zera albo i nawet minus tam u góry, nie? Bo śnieg był wszędzie dookoła. Ciao, ciao! Ciao! I na was czekać. My to opowieści dziwnej treści, a wszyscy na nas czekają. No. Dzień dobry! Budzić się w Dubrowniku, Chorwacja. Powiem wam coś pięknego, widoczek z pokoju. A teraz idziemy narysować plan działania, żeby było wiadomo, co tu będziemy robić razem z Kevinkiem. Także kraje ościenne będą na pewno zaliczone. A teraz czas, kochani, na... Kevin, pomożesz mi wyjechać stąd? Teraz wszyscy się pytacie, czemu? Zaraz zobaczycie, dlaczego. Kevin, dawaj! Już za kilka dni Ewa z Romanem biorą udział w prestiżowym turnieju tanecznym, który się będzie odbywał w Sheratonie. Także teraz podjedziemy pod nich po to, by zjeść pyszny obiadek po ich treningu, a później śmigamy na najpiękniejsze miejsce ponoć w całym Dubrowniku, czyli punkt widokowy. Zobaczymy tam zachód słońca. Witam panią. Bardzo proszę.
co to za burdel. Everything you're fighting for. Piękna pobudka. Klasycznie zacząłem od wdzięczności. Pomyślałem sobie, że jestem mega wdzięczny. Dzisiaj to było to, że jestem zdrowy i że mogę w takim pięknym miejscu jak Dubrownik się obudzić. Puściłem swój ulubiony zestaw muzyczny, a teraz czas, żeby zrobić ekipie przyjemność i zrobimy się nim śniadanko. Bang! Szósta jajecznica w życiu. Chodźmy poćwiczyć. Koniec żartów. Mamy jednego z moich największych wrogów tutaj. Kiedyś jak widziałem drążek, to normalnie palpitacji serca dostawałem. A teraz mam do tego takie podejście, że wchodzę na tak zwanym luziku. Czyli no stress na razie. A jak zacznie mnie piec i dopiero nie będę mógł się ani razu podciągnąć, dopiero wtedy aktywuję jakąś lekką agresję, złość. Tak to działa. Ja? Gościu mnie poprosił. Też by tak chciał. To nie takie proste. Dobra, dzisiaj zrobimy ostrą pompę. Popracujemy sobie trochę nad górą, także popodciągamy się. Będziemy generalnie kombinować, bo siłowni tu nigdzie na rejonie nie znaleźliśmy. Ale będzie niezła zabawa. Zawsze przychodzi taki moment, że jakby ego przychodzi na imprezę i mówi: Dawid, wystarczy, nie przesadzaj. W tym momencie zapraszam je do tańca i zaczynamy sobie tańczyć. To jest moment, w którym zawsze sobie powtarzam w głowie: jesteś świadomy, czy tylko ładnie o tym opowiadasz? I wtedy, kochani, aktywuje się we mnie taki power, że mógłbym przenieść góry. I każdy z was musi znaleźć taki tekst, który was będzie motywował. Bo dzięki temu tekstowi, który będziecie sobie mówić w krytycznych sytuacjach, jesteście w stanie dać z siebie 10 razy więcej. Znajdźcie go za wszelką cenę. Ja idę dalej potańczyć. Kiedyś podróżowanie u mnie polegało na tym, że jechaliśmy z dziewczyną, czy tam z rodzicami, jeszcze jak byłem młodszy. Siedziało się w Egipcie, Tunezji, Turcji na all inclusive. Cały Boży tydzień w sumie przed hotelem. Ewentualnie wyjeżdżaliśmy gdzieś autokarem i z całą plejadą Polaków, no, zwiedzaliśmy jakieś tam muzea. Dzisiaj zupełnie inaczej podróżuję. Najpiękniejsze jest to, że wypuszczamy się z Kevinem w jakieś dzikie miejsca. Robimy rzeczy maksymalnie ekscytujące. Tak samo nie wyobrażam sobie kiedyś, żeby pójść poćwiczyć na wakacjach. A to już jest po prostu styl życia. Nie wyobrażam sobie teraz, żeby podróżować inaczej jak w gronie najlepszych przyjaciół. Dlatego się nie mogę doczekać, kiedy zobaczę Ewę i Romana, bo są już po treningach. Także zaraz jak ich zobaczę, pewnie zjemy jakąś pyszną kolację wszyscy we czwórkę. Poopowiadamy, co dzisiaj porobiliśmy, by jutro z samego rana wstać i znowu jakieś fajne rzeczy porobić. Dlatego was, kochani, zachęcam. W gronie najlepszych przyjaciół świadomie twórzcie historie, które będą warte zapamiętania. Do zobaczenia. Oh baby.